Cześć, dzisiaj coś dla miłośników zwierząt. Przychodzę do Was z aktualizacją rzeczy dla mojego pieska. Opowiem Wam troszeczkę o rzeczach, które kupiłam, które mi się sprawdziły oraz o tych, które no niekoniecznie wywarły duży nacisk na mojego psiaka. Wybaczcie, on wariuje, ponieważ za mną są wszystkie jego rzeczy, więc czuję się pozbawiony zabawek niestety, bo muszę je zabrać na tę chwilę, kiedy będę kręciła. Pozwólcie, że go puszczę, bo tutaj zaraz mi zeskoczy i będzie problem. Misiek, uspokój się. Proszę bardzo, tutaj. Tutaj proszę iść. Dobra, zacznijmy od tych rzeczy, które mi się sprawdziły. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, która pewnie przyjdzie Wam na myśl, czyli wychodzenie z Waszym pieskiem. Zacznijmy od tego. Ja mojemu pieskowi dość długo dobierałam, czy chcę, żeby to były szelki, czy chcę, żeby to były obroże. Jednak zdecydowałam się na szelki, jeżeli wychodzę z moim pieskiem. Ja mam tutaj Ami Play. Te szeleczki są jak gdyby zrobione, oprócz tego, że oczywiście to jest materiału dość przyjaznego dla Waszych zwierząt, są takie mięciusie, ponieważ to jest polarek. Jeżeli go na przykład ciągnę, no czasami niestety każdy z nas musi pociągnąć swojego pieska, te szeleczki są miękkie, więc one mu krzywdy nie robią. Wiem, że Ami Play ma najróżniejsze modele. Mojemu pieskowi pasuje ten model, gdzie po prostu zapinam go na samej górze. Tutaj wkładamy główkę, tutaj wkłada tułów, łapki i po prostu tak popitala po naszym osiedlu. Mam tutaj kolorek taki oczywiście fioletowy, plus do tego mam kolorek niebieski. Nie wiem, czy to Was fokusuje, ale dokładnie tak, to jest niebieski. A tutaj jest fioletowy. Ja wybrałam je dlatego, że są miękkie, że nie robią krzywdy Waszemu pieskowi. Plus do tego bardzo fajnie Maksio je nosi. Nigdzie go nie drapią, nigdzie go nie swędzą, więc bez problemu. Idziemy w tym na spacerek, prawda? Zainwestowałam oczywiście w Flexi na taśmie. Ja mam taśmę 5-metrową. Uważam, że to jest wystarczająco dla takiego pieska. Do tego oczywiście pojemniczek na woreczki na kubki bądź na smakołyki. Ja smakołyki noszę w kieszeni, więc woreczki jak najbardziej tak. Do tego mam latarkę. Do tego mam latarkę, która tutaj świeci na czerwono, natomiast tutaj jest oczywiście światełko. U nas jest średnio ciemno na osiedlu, więc niestety, ale potrzebuję takiego światełka, więc to światełko jest jak najbardziej na tak. Do tego mam dwie końcówki. Dwie końcówki na wyjście z Maksem. Na, tak jak widzicie, ona już jest zmaltretowana na dzień, że tak powiem. Tą taką, która się fajnie rozciąga. Natomiast druga to jest ta część, która świeci. Nie wiem, czy ona Wam tutaj odda. O, dokładnie. Ona świeci różnym światełkiem. Wieczorem, jeżeli wychodzicie ze swoim pieskiem i Wasz piesek jest czarny, bądź właśnie podpalany jak mój, bardzo ważne jest oświetlenie tego pieska, ponieważ jeżeli jedzie ktoś na rowerze, może go nie zauważyć, jeżeli jest ciemno. Więc ja polecam coś takiego i polecam oczywiście obroże, które są albo odblaskowe, albo po prostu mają, wiecie, tą taką taśmę świetlną, LED-ową, załączoną, którą po prostu uruchamiacie i widać Waszego pupila. Jezus Maria, tutaj cały filmik będzie z tym piszczeniem w tle, wybaczcie, ale to jest po prostu cyrk. Okej, dalej. Co mamy dalej? Dalej to mamy oczywiście woreczki na kubki. Powiem Wam tak, ja mam tutaj akurat takie woreczki na kubki. Jest ich 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 26. 26 takich ruloników oczywiście. Ja zazwyczaj woreczki kupuję w TK Maxie. Tylko i wyłącznie z jednego względu. Te woreczki są raz, że pakowane w takich kilkunastu pakach. Do tego one są tam tańsze i te woreczki są o wiele lepsze jakościowo. Ja wiem, że dużo z Was kupuje na przykład woreczki w Pepco. Ja też tak robiłam, natomiast te woreczki w Pepco są bardzo cieniutkie. Te woreczki są o wiele silniejsze. Maxi, kochanie! Tak, te woreczki są o wiele silniejsze. Ja tutaj za 28, za 26, 28 tych szpulek zapłaciłam 45 zł niecałe. Więc jak najbardziej się to opłaca. Nie wiem, czy to jest w ogóle napisane ilość sztuk. Nie, nie ma. Nie ma niestety. No trudno, ale ja zawsze takie kupuję, bo są po prostu fajne. I to najróżniejsze, tak? Ja nie mówię, że musicie od razu kupować te w TK Maxie, natomiast polecam zajrzeć, bo one są po prostu lepsze jakościowo i jak zbieracie tą kubkę, to lepiej, żebyście mieli lepszą jakościowo woreczek niż jakiś taki zwykły.
Okej, dalej. Higiena waszego pieska. Musicie pamiętać, że jeżeli macie małego pieska, trzeba brać pod uwagę to, że on będzie kiedyś kąpany przez was bądź przez salon w zależności. Ja swojego pieska chciałam sama wykąpać, ponieważ chciałam zobaczyć, czy w ogóle będzie lubił wodę, czy się nie będzie bał. I dlatego zakupiłam szampon, który nie rani jego oczu. Nawet gdyby mu wpadło cokolwiek do oczu, to nie będzie go szczypało, nie będzie go bolało. Pamiętajcie o tym, że takie niuanse są też bardzo ważne. Ja zawsze używam, zawsze używam odżywki nawilżającej. Staram się, żeby kupić dobrą odżywkę nawilżającą. Ja zawsze staram się kupować te Botanica. To są bardzo dobre odżywki. Mój piesek ma... Kochani, już! Mój piesek ma przesuszoną skórę, z tego tylko względu, że ma po prostu twardą sierść, więc muszę go porządnie nawilżać, więc to jest jednym z takich rzeczy, które nieodzownie są w mojej łazience. Do tego jakiś fajny szampon. Ja akurat mam szampon z TK Maxa za 19,90. To jest szampon, który ma też przepiękny zapach lawendowy, ale nie uczula waszego pieska i nie szczypie go, kochanie, przestań, i nie szczypie go w oczka. To jest bardzo ważne, bo jeżeli, tak jak wam powiedziałam, piesek pierwszy raz jest w kąpieli, warto, żeby ten szampon był naprawdę łagodny, żeby go nie przestraszyć i żeby po prostu wiedział, że kąpiel kojarzy mu się dobrze, a nie negatywnie. Okej, co my jeszcze mamy z pielęgnacji? Ano, z pielęgnacji mamy dwa takie preparaty. Pierwszym z nich jest Dr. Seidel. Seidel, tak? Seidel? Nie wiem, jak to się czyta, wybaczcie. Natomiast ta marka jest dość popularna wśród osób, które po prostu mają swoje pieski, mają swoje kotki i pielęgnują je w domu. Tutaj jest Deo Spray. Jaka histeria. Tutaj jest Deo Spray do odświeżania oddechu. Ja odświeżam Maxiowi oddech, no staram się co kilka dni, natomiast też oczywiście myjemy mu zęby. Myjemy mu zęby również pastą tutaj z tej samej firmy, normalną szczoteczką dla ludzi, delikatnie mu przejeżdżam po ząbkach, odświeżam mu oddech, przez co nie ma kamienia zębnego, ja też jestem zadowolona. Okay, kolejnym produktem jest Overzoo Silk Spray, jest to spray dla osób, które posiadają pieski z długą sierścią. Ten spray ułatwia po prostu rozczesywanie. Ja używam go dlatego, ponieważ jest też bardzo fajnym nawilżaczem dla waszego zwierzaka. Zazwyczaj spryskuję Maxia po brzuszku i po tutaj górnej części jego, właśnie go spryskałam, jego tułowia, przez co fajnie, ładnie pachnie i do tego nawilża mu skórę, więc jak najbardziej na tak. Jeżeli macie takie pieski, które mają krótką sierść, pamiętajcie o tym, że je też trzeba pielęgnować, więc no, dlatego mój piesek może tak ładnie się świeci. Okej, coś, co jest bardzo ważne, przynajmniej dla mnie. Ja zawsze, jak przychodzę z Maxiem ze spaceru, wycieram mu pyszczek, wycieram mu łapki i wycieram mu pupę. I robię to chusteczkami przeznaczonymi specjalnie do tego. Tutaj mam na przykład Eye and Ear Wipes. To są oczywiście takie chusteczki zwykłe, mokre. Z wyciągiem z Cucumber and Green Tea, czyli z zielonej herbaty i z ogórka. One oczywiście są delikatne dla niego, więc bez problemu mogą mu przetrzeć oczka i uszy tym. Natomiast tutaj mam takie zwykłe ściereczki, którymi przecieram mu łapkę, pupkę, wiadomo, i pyszczek. Zawsze się staram, żeby to zrobić od razu po tym, jak przyjdę, ponieważ wiecie, później nie warto, żeby ten piesek wam roznosił różnego rodzaju błoto bądź inne rzeczy też po waszym domu. Ej, jeżeli wasz piesek narozrabia, jeżeli wasz piesek zrobię jakąś plamę, bądź też, no, tak jak to mają szczeniaki w zwyczaju, po prostu sika wam się na dywan. Musicie mieć coś, czym to wyczyścicie. Ja zawsze używam tej emulsji. To jest emulsa Tuba Biohygienical Plumage Spray do tapicerki, dywanów i wykładziny. On dokładnie wygląda tak. I on jest, tak jak tutaj widzicie, przeznaczony również do plam waszych pupili. Więc bez żadnego problemu jest w stanie sobie z nimi poradzić. Pamiętajcie, zawsze warto być czystym, higienicznym, ponieważ to wam się później zwróci, tak? Jeżeli piesek się zsiusia na ten dywan, nie można tego zostawić, bo raz, że to będzie brzydko pachniało, dwa, że zrobi wam wielką plamę, trzy, że no koniecznie musicie użyć takiego preparatu. Nie mówię, że Maxi, chodź tutaj! Nie mówię, że koniecznie tego, natomiast warto jest po prostu zainwestować w jakiś fajny preparat, który sobie z tym bez problemu da radę.
Okej, przechodzimy do najmilszej części prezentacji, czyli zabawki. Mój pies już oczywiście tutaj wariuje, bo przecież pozabierałam mu zabawki i on nie ma się czym bawić, ponieważ ma ich milion, jak nie więcej. I te akurat, które trzymam w ręce, są najbardziej interesujące, więc dokładnie. Po pierwsze, piłeczka. Piłeczka taka mięciutka, piszcząca bądź też nie. Max uwielbia się nią bawić, ja często mu ją kopię i on po prostu po nią biega. Maxiu! Dokładnie tak, jak słyszeliście. Okej, druga rzecz to są zabawki ze sznurka. Ze sznurka z tego i tylko względu, że tą zabawką możecie się bez problemu fajnie z pieskiem ciągnąć. To samo to. To też jest dobry patent na to, żeby się bawić z pieskiem. Pamiętajcie, nie można być agresywnym, natomiast warto jest po prostu troszeczkę się z nim poszarpać, żeby piesek leciutko się pobawił, żeby też wiedział, że i wy się bawicie. Nie trzeba być jakoś strasznie agresywnym w tym temacie, czyli nie trzeba strasznie mocno ciągnąć. Wystarczy delikatnie to trzymać i piesek się bardzo ładnie tym bawi. Ja lubię takie sznurki, ponieważ też Max sobie fajnie je gryzie, więc nie boję się o to, że coś sobie po prostu z nimi zrobi. Okej, coś takiego, co jest niezbędne dla piesków, które gubią ząbki, to gumowa kość z wypustkami. Maxio uwielbia, kochanie, uważaj, Maxio uwielbia takie kostki. Bardzo fajnie też masują mu dziąsła. Nie wiem, czy tutaj widać, że ona ma takie, dokładnie takie wypustki. One bardzo fajnie masują dziąsła, zwłaszcza kiedy piesek ma, że tak powiem, no te ząbki bardzo bolące, bardzo takie, no, niekomfortowe. Warto jest mu coś takiego zakupić, żeby po prostu mógł sobie te ząbki jakoś tam łagodzić, tak? Żeby mógł sobie też... O, dokładnie tak. Lubisz kostkę, tak? Lubisz. Max od razu tylko czeka, co mam w ręku, bo on by chciał się tym od razu bawić. Przynieś! Coś, co odkryłam w Tiki Maxie, to jest poduszeczka. Jest poduszeczka z takim wkładem w środku. Ma tutaj oczywiście pieseczka, jest taka kwadratowa. Tą poduszeczkę, jeżeli wychodzicie na przykład z domu i chcecie, żeby piesek na przykład spał na swoim łóżeczku, wystarczy ją podgrzać w mikrofali, włożyć mu do łóżeczka i piesek się czuje, jakby się przytulał do swojej mamusi, więc Maxio też bardzo, bardzo, ale to bardzo lubi tą przytulankę. Proszę. Proszę sobie, nie wiem, czy słyszycie, ale jego ogon obija się o aparat i o... W ogóle aparatem to chyba rusza. Jego ogon obija się o aparat i lampę, więc... Mówię wam, nagrywanie z psem to jest cyrk. To jest po prostu cyrk. Okej, coś, co też niedawno zakupiłam Maxowi w TK Maxie. Jest taka milutka kaczuszka. Kaczuszka jest przemięciutka. On uwielbia się właśnie do niej przytulać. Jak śpi, często kładzie jej główkę delikatnie sobie i wtedy sobie śpi. Natomiast tutaj ma w pupie oczywiście piszczałkę, więc jak Max ją naciśnie, wie, że ta kaczka coś tam do niego mówi. Już teraz, o, proszę bardzo, przyszedł i już chcę, żeby mu... Dokładnie. Maxik! Max też bardzo lubi, jak rzucam mu te zabawki, więc... Wiecie, to też jest forma zabawy. Tak jak słyszycie, tu pod mały stupak to jest oczywiście mój piesek. To chyba tyle z takich podstawowych rzeczy, które chciałam wam przedstawić. Te rzeczy u nas sprawdziły się bez problemu. Pamiętajcie, że im więcej zabawek dla waszego pieska, tym myślę, że troszeczkę lepiej, ponieważ pieski bardzo szybko się nudzą zabawkami. Ja staram się, żeby też mu za często niczego nie kupować. Ja mam taką zasadę, że raz na 2 tygodnie Max może dostać ewentualnie jakiś nowy gryzak, jakąś nową zabawkę, ponieważ wiecie, że składajecie tego po prostu milion, on później o tym zapomina i on się po prostu tym nie bawi. Natomiast pamiętajcie o jednym. Ta zabawka nie jest tylko dla niego, ale jest też dla was, żebyście poświęcali temu pieskowi swój czas. Ja widzę to po mojej małej klusce, że jeżeli się z nim bawię, on naprawdę jest szczęśliwy, wie, że się nim zajmuje i oddaję wam tą miłość, tak? Oddaję wam tą miłość, którą w niego wkładacie, więc dokładnie tak. Jeżeli chodzi o karmę, bo o to na pewno dużo osób będzie pytać, ja niczego nie polecam. Wiem, że pod moim ostatnim filmem było mnóstwo komentarzy na temat karm, dlatego ja ten temat omijam. Róbcie jak uważacie. Jeżeli chcecie dawać psu suchą karmę, proszę bardzo. Chcecie mu gotować? Jak najbardziej. Jeżeli chcecie mu dawać surowe mięso, zapytajcie swojego weterynarza. To do was należy ta decyzja, to wy zajmujecie się tym maleństwem i to wy na pewno chcecie, żeby on był zdrowy. Natomiast jest teraz tyle możliwości,
że nie będę Wam doradzała w tym temacie i wolę, żebyście po prostu sami sobie odpowiedzieli na to pytanie. Poczytajcie, zobaczcie, co będzie dla Was najlepsze, co będzie najlepsze dla Waszego pieska i podejmijcie decyzję. Dobra, jeżeli macie jakieś rzeczy, które Wam się sprawdziły, których używacie, dajcie znać proszę. Dajcie znać, bo może czegoś nie używam, co jest naprawdę super i co się sprawdza dla Waszego pupila. Jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa. Więc bardzo proszę Was o jakieś komentarze. I co? Powiemy do widzenia? Na razie. Do zobaczenia następnym razem. Pa!